Dzień dobry. Jest to film dotyczący historii w klasie siódmej i dzisiaj pomówimy o tym, co się działo na frontach I wojny światowej. Co było bezpośrednią przyczyną I wojny światowej? Napięta sytuacja i narastająca wrogość między państwami Trójprzymierza i Trójporozumienia sprawiły, że kiedy pojawił się punkt zapalny od wojny, nie było już odwrotu. Wydarzeniem, w wyniku którego państwa europejskie przystąpiły do wojny, było zabójstwo austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga. Dokonał tego serbski nacjonalista Gavrilo Princip 28 czerwca w Sarajewie, w stolicy Bośni i Hercegowiny, państwa podporządkowanego Austro-Węgrom. Stało się to pretekstem dla Austro-Węgier do rozprawienia się z Serbią, którą oskarżono o zamach stanu. Austro-Węgry wystosowały do rządu Serbii bezwzględne ultimatum, które Serbia przyjęła tylko w części, ponieważ spełnienie wszystkich żądań oznaczałoby w praktyce dla niej utratę niepodległości. Dla władz w Wiedniu taka odpowiedź nie spełniała warunków ultimatum, więc 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały Serbii wojnę. Potem wydarzenia posypały się jak domino. Serbię poparła Rosja, do niej dołączyły Francja i Wielka Brytania oraz inne państwa sprzymierzone z Ententą. Natomiast po stronie Węgier stanęły Niemcy. W ten sposób od małego konfliktu na Bałkanach doszło do wojny, którą ze względu na rozmiary nazywamy Wielką Wojną. W sumie wzięły w niej udział aż 33 państwa wraz ze swoimi koloniami. Działania zaś toczyły się nie tylko w Europie, ale też w Azji i Afryce oraz na morzach. Właśnie, morza jako teatr walk. Wojna na morzach zaczęła się od tego, że Wielka Brytania, chcąc odciąć państwa centralne od dostaw z zewnątrz, przystąpiła do blokady. Niemcy jednak znaleźli na to odpowiedź poprzez budowę okrętów podwodnych zwanych U-botami. Chcąc wzbudzić strach i sparaliżować ruch na morzach wokół Wielkiej Brytanii, Niemcy ogłosiły w 1917 roku nieograniczoną wojnę podwodną. Co to oznaczało? U-boty miały atakować wszystkie okręty, także te cywilne, powodując ogromne straty. Wywołało to falę krytyki, zwłaszcza w USA, i stało się jedną z przyczyn przystąpienia tego kraju do wojny. A jak wyglądała wojna na zachodzie Europy? Mimo że wojna rozpoczęła się od ataku Austro-Węgier na Serbię, to jednak na zachodzie Europy toczyły się główne walki. Niemcy, zgodnie ze swoim planem wojny błyskawicznej, chciały szybko pokonać Francję, tak jak w 1870 roku, i następnie skierować się przeciwko Rosji, tak aby nie walczyć na dwóch frontach. Jednak Francuzi wzięli sobie do serca udzieloną im wcześniej lekcję. Wzmocnieni Belgami i oddziałami brytyjskimi stawili zaciekły opór. Natarcie wojsk niemieckich zatrzymało się podczas morderczej, kilkudniowej bitwy nad rzeką Marną na początku września 1914 roku, zatrzymując ofensywę niemiecką na Paryż. W ten sposób plan wojny błyskawicznej zakończył się klęską, a stabilizacja frontu pod koniec 1914 roku na zachodzie Europy doprowadziła do wojny pozycyjnej, w której to w ciągu kilku lat linia frontu przesuwała się zaledwie o kilka kilometrów. Tak więc zbudowano linię frontu pełną zasieków z drutu kolczastego, okopów, schronów, ciągnącą się od Morza Północnego do granic neutralnej Szwajcarii. W wojnie tej wykorzystywano karabiny maszynowe do obrony okopów. Pomiędzy liniami okopów wrogich państw ciągnął się pas ziemi niczyjej, który podczas ataku trzeba było sforsować pod ostrzałem karabinowym i artyleryjskim wroga. Zaczęto wykorzystywać czołgi w celu przerwania zasieków z drutu kolczastego, pokonania okopów i ochrony przed ostrzałem. Samoloty, początkowo używane do działań wywiadowczych, wykorzystywano też do walki z samolotami przeciwników i zrzucania bomb na pozycje antagonistów. Próby przełamania linii frontu kończyły się klęską lub ogromnymi stratami w ludziach, tak jak podczas ofensywy niemieckiej mającej na celu zdobycie bronionej przez Francuzów twierdzy Verdun w 1916 roku. Bitwa ta należała do najbardziej krwawych i największych podczas I wojny światowej.
co się działo na froncie wschodnim. Kiedy nie zrealizowano planu wojny błyskawicznej, Niemcy zostały zmuszone do walki na dwa fronty i przeniesienia części wojsk na wschód, ponieważ Rosjanie, chcąc wesprzeć sojuszników, rozpoczęli ofensywę i wkroczyli do Galicji i Prus Wschodnich. Tam wojska rosyjskie zostały rozbite w bitwie pod Tannenbergiem w sierpniu 1914 roku. Tymczasem na południu dopiero w maju 1915 roku siły austro-węgierskie wspierane przez Niemców rozpoczęły zwycięską kontrofensywę po wygranej bitwie pod Gorlicami. Idąc za ciosem zmusiły wojska rosyjskie do wycofania się na wschód, a armia niemiecka i austro-węgierska zajęły Królestwo Kongresowe, Litwę, część Wołynia i Białorusi. Armia rosyjska poniosła bardzo duże straty, lecz nie została rozbita. Walki na wschodzie weszły w fazę wojny manewrowej, polegającej na ciągłym przemieszczaniu się wojsk w celu uzyskania jak najlepszej pozycji do ataku na przeciwnika. Wojna na Bałkanach i na terenie Włoch. Tymczasem na Bałkanach, mimo że wojna rozpoczęła się od tego właśnie regionu, to Austro-Węgrom udało się zająć Serbię dopiero w 1915 roku po przystąpieniu do wojny po stronie państw centralnych Bułgarii. Natomiast włączenie się w tym samym roku Turcji do wojny zagroziło łączności morskiej między państwami Ententy a Rosją. Dlatego też postanowiły one opanować cieśniny czarnomorskie, Dardanele i Bosfor. Jednak operacja mająca na celu zajęcie cieśnin przeprowadzona na półwyspie Gallipoli zakończyła się fiaskiem państw Ententy. W 1915 roku początkowo neutralne Włochy przystąpiły do wojny po stronie Ententy. Miały bowiem plany zaborcze wobec terenów zajmowanych przez Austro-Węgry. Związało to siły Austro-Węgier, które musiały wystawić przeciwko Włochom sporą część swoich wojsk. Walki prowadzone w górach na pograniczu obu państw nie przyniosły rozstrzygnięcia. W jaki sposób skończyła się I wojna światowa? Wojna ta wraz z stratami w ludziach przyniosła również kryzys gospodarczy. Był on dotkliwy dla państw centralnych, ponieważ w wyniku blokady morskiej nie docierały do nich surowce potrzebne do sprawnego działania przemysłu zbrojeniowego. Kiedy atlantyckie szlaki transportowe z powodu decyzji Niemiec o nieograniczonej wojnie podwodnej stały się tak niebezpieczne, że zaczęło to zagrażać amerykańskiej gospodarce, USA zdecydowały się stanąć do wojny po stronie państw Ententy na wiosnę 1917 roku. To znacznie pogorszyło położenie państw centralnych. Jednak poprawę ich sytuacji przyniosła rewolucja październikowa w Rosji w 1917 roku. Bolszewicy, dążący do przejęcia całej władzy nad Rosją 3 marca 1918 roku, podpisały z Niemcami traktat w Brześciu, w wyniku którego Rosja ogłosiła jednostronne wycofanie z wojny. Co więcej, Rosja zrzekła się ziem polskich, Łotwy, Litwy, Estonii, Białorusi oraz wycofała się z Ukrainy i Finlandii. Dzięki temu państwa centralne mogły skupić się na walkach na froncie zachodnim i przejść tam do ofensywy. Czy przyniosła ona spodziewane rezultaty? Skądże? Z pomocą Ententy przybyły wojska USA, co doprowadziło do wyparcia przez Ententę wojsk niemieckich z Francji. Jednocześnie zwycięstwem Ententy zakończyły się działania wojenne przeciwko Bułgarii na Bałkanach i na Bliskim Wschodzie przeciwko Turcji. Trudna sytuacja wewnętrzna państw centralnych spowodowana kryzysem gospodarczym skutkowała licznymi protestami społecznymi i rewolucjami. W tej sytuacji na początku listopada 1918 roku ustąpił z tronu Austro-Węgier Karol I Habsburg. Austro-Węgry zaczęły się rozpadać i ogłosiły kapitulację. Równolegle abdykował cesarz Wilhelm II w Niemczech, czego pokłosiem było podpisanie rozejmu na froncie zachodnim 11 listopada 1918 roku w Compiègne pod Paryżem. W ten sposób zakończyła się pierwsza wojna światowa. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do następnych filmów oraz subskrybowania naszego kanału.